Czekaj, no aha, na górę trzeba wskoczyć. Wow, spadłam. Kurczę, a to teraz wszystkie małpki będą mnie atakować? Bardzo dobrze, niech cię zjedzą. Jesteś niedobry, ja ich nie chcę zabijać, ja ich nie będę biła. Ale niech one cię zjedzą, żebyś musiała wziąć apteczkę. Jezu, tam jakiś posąg był z boku, ja się przestraszyłam, że coś na mnie wskakuje. A na tych daszkach coś jest? No właśnie, jestem na tym dachu teraz, dopiero później podejdziesz na ten dach, jakby to będzie ze sobą połączone, tak? Aha. Zawał. Zawał, po prostu zawał. A to jest ta małpka, no faktycznie. Czemu zawał? Ale wtedy mówię ci, tak jak mnie... Nie wiem w sumie. No, tak nie wiem, prostu. Nie wiem. Przestraszyłam się muzyki. Jezus Maria, myślałem, że to małpa jakaś już... Ja pierdzielę, weź przez ten twój krzyk, teraz ja się wszystkiego boję, a tylko małpa. Słuchajcie, Torkus wyszedł na wyższy poziom wtajemniczenia, już małpek się boi, słuchajcie. Tak. Tu jest dźwignia ścienna, ją pociągałaś, tak? Tak. Zabiło mnie. Co cię zabiło? Takie tam, takie fikumiku na patyku. O nie, ten... Nie możesz mi powiedzieć, co tu się dzieje w tym korytarzu, bo ja się boję. Nie, bo tam dalej są takie pułapki. Nie wiem, czy widzisz z daleka. No widzę. Jezus Maria! Aha. Dzięki, widzę, że na ciebie można liczyć. Kocham to! Tu jest dźwignia w ogóle. No, ona ścienna, tak. Nie, taka do wyciągania. A czy się tak, przepraszam. A to nie jest czasówka żadna? Nie, no chyba nie, bo wiesz co, ja tak się trochę bawię z tymi tam dalej z tymi pułapkami i w sumie... A zabiera ci życie w ogóle? O Jezu, co nie, to jest w ogóle? A to może co, być sekret tutaj... za tymi pułapkami, wiesz? Możesz patrzeć, bo właśnie, tak czasami jest w customach. Ja teraz coś chcę jeszcze innego zobaczyć, bo w sumie... Aha, tam nie ma żadnej drzwi. No to idziemy do tego Ying i Yanga, bo tu w sumie już nic więcej nie ma. Okej, okay. Żebyśmy tylko nie pominęli tego ostatniego sekretu. Bo będzie spokojnie, słabo. Mam nad wszystkim kontrolę. Okej. W takim razie już się nie martwię. Tylko słuchaj, jak my teraz stąd wypłyniemy, mogłabym się dowiedzieć? No tam można wyjść chyba. Tego pewien? Tak, tak mi się wydaje. Może nie jestem pewien w 100%, ale na 99%. No jak tą beczkę oczywiście wezmę i pominę. Tą taką, co prąd znosi, wiesz? A, wiem. A to kurde! Aha! No właśnie. No ale po coś żeś... O nie, no na pewno trzeba tędy, ale to ja stracę życia, tyle że masakra. Coś ty taki tracący dzisiaj, ja nie wiem. No nie wiem, coś mi nie idzie. A co, bez straty to przepłynęłaś? Teraz stracam, ale za pierwszym razem nie straciłam w ogóle. Masakra. Bo teraz jest gorzej. A nie, no za pierwszym to też nie, ja mówię, że teraz. A to teraz jeszcze nic nie zrobiłam, tak naprawdę. No tu się nie da w ogóle przepłynąć dla mnie. Ona mi się tam baguje, po prostu nie mogę płynąć. Troszkę straciłam, ale no nie podoba mi się ten efekt. Ja sobie to zapiszę, ale jeszcze zloaduję, pomęczę się troszkę. Nie rozumiem, jak mam to przepłynąć, skoro ona mi się baguje, nie? Płyń. Nie no, ja tu za dużo życia tracę. Mi będzie już mrygać, nie? Jak coś. A to ja się nie martwię w ogóle w taki sposób. Słucham? To ja się w ogóle w takim razie nie martwię w ogóle swoim stanem HP. No ja pier... Nie chcę ci nic mówić, ale zrobiłam to bez utraty HP. Mów mi jeszcze. Teraz ci powiem, czy w ogóle da się tędy wyjść, bo może... A prawą jest, drabinka. Stroną płynęłaś jest bardziej? Tak, prawą. Dobra, mam to bez straty też. To bardzo ładnie widzisz. No, a w myślach, kurde, nie stracił życia. I tutaj z wody można wyjść po drabince, tak jak w Angel of Darkness. A, bo ja w drugą stronę szedłem, dobra. Czyli jest wyjście, dobra, spoko.
No to idziemy, słuchaj, włożyć tego Yinga i Yanga. Ja to sobie połączę od razu. To było? Kurde. Co? Gdzie to było? No z tej sali musimy zupełnie wyjść. O, wyjść. Mhm. Bo to było to otwierane tak, tak. Przez kluczyk, nie? Jo. I tam ta świątynia. Tylko tam małpka będzie, więc uważaj. Faktycznie. Nie tutaj atakować. Chyba, że zapomni już o swoich braciach. To by było dobrze. Czekaj, czy ten tygrys jest zbagowany nadal? Dobra, jest zbagowany. To ja stąd uciekam. I, a tam jest następna. Ona się jakoś pacha. Dobra. No to wkładam. Okej. Ja tam biegnę dopiero. Co, ładna kolejna lokacja. Jaka piękna muzyka. Jezus, tu jest ślicznie. Ojej. Kawaii. Kuźwa, stara baba zachowuje się jak jakiś, nie, nie wiem. No nie, no wiesz, spokojnie. Chodzę nie na hamuj dół, się. Bo nie widzę nic u góry. No, no. Tutaj na górze też nic nie widzę, ale muzyczka naprawdę mega. Pięknie, naprawdę, ślicznie. Wiesz co, chyba na dół. No wiesz co, jestem... Wow, do kogo? O Boże, znowu ona celuje do tych małp i znowu do nich postrzelałam. No trudno, trudno. Uff. Tu jest jakieś zejście na dół, widzę, schody. No idę chyba po tych schodach, bo tutaj kompletnie nic nie widzę. Aha, tu są jakby dwie pary, nie? Ale to prowadzi do tego samego chyba pomieszczenia. Chyba tak. To chyba nie ma znaczenia. O, i tu jest dźwignia. Ale są dwoje... No jest. Tu nie, jest ten do... Tutaj, bo tak. Ja myślałam, że to jest dźwignia, tak? Tu trzeba włożyć ten młynek. Te jedne się otworzyła na razie. O, nie podoba mi się to wcale. Mi też. Tu będzie trzeba na sprincie chyba. Tak, na pewno. Troszkę ciachnęło, więc low. A mnie nic. Uch, uch. Hihi. Nie, ja muszę zrobić to idealnie, ale w sumie nie. Ja sobie to zrobię po swojemu, nie będę... Chyba, że to ja trzeba... wiem. No to się rusza chyba, czy nie? Tak, to się rusza. A ja wiem, jak ty chciałaś zrobić, ty chciałaś rolem to zrobić, wiem. Nie, chciałam to zrobić akurat bokiem. A bokiem, jeszcze inaczej. Bokiem, bo ja takie coś zawsze przeskakiwałam bokiem. A dobra, tak spróbuj jeszcze fuknęło. Raz. Poczekam na to, poczekam sobie to, na to bokiem. Patrzcie jaka, no. A trudniejszym ale sposobem to nie chcę. Troszeńkę. To nic nie zmieni tak sytuacji, a wiesz, że w trzeba... Wiesz, że trzeba wrócić jeszcze tą samą drogą? Wiem, ale to jest dosłownie mówię ci dziabkę. Dziabkę. A, czyli tak mini-mini. No, mini-mini. Mini-mini. O Boże. Dobra, czyli ja spróbuję to jeszcze raz robić tak, jak robiłem. No dobra, aha, bo to tylko ta dźwignia. A teraz więcej. To już nie działa, jak się wraca. To spokojnie, to ci już nie zrobi krzywdy, jak wracasz. To git. O mój Boże. No. I to tu się otworzyły wygląda. Kolejne drzwi. Ja to sobie zapiszę, jak ty już tu boziujesz. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale... Znaczy jakaś zagadka, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że zagadka. Tego nie trzeba przesuwać przypadkiem, tak. Po lewej stronie, nie wiem czy po prawej też w sumie, nie zwróciłam uwagi, jest takie coś do suwania i taka dziwna podłoga. Czekaj. Zobacz, tam czy na po górze prawej jeszcze, też nie? Jest. Czy już na dole? Ja na razie sobie tutaj chodzę na dole, ale widzę, że na górze po lewej i po prawej stronie są też jakieś wejścia. Poczekaj, ale do suwania? A, to przy tych takich trybikach mówisz. No. Dobra, ale nie przesunęłaś jeszcze tego, tak? Jedno przesunęłam. Aha, i otwierają się drzwi. Dobrze. A faktycznie tam są przejścia. Ja sobie przeciągnę obydwa, wiesz, sobie przeciągnę i... A, i potem będziemy wtedy... działać. No. Dobra, 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 dobra. Kurde, ładnie to idzie, ale trzeba naprawdę się rozejrzeć, bo coś czuję, że w tych pomieszczeniach może będzie być sekret. Też tak myślę. Dobra, nie wiem, jakie drzwi się otworzyły. Które to jest? Aha, tu, te od razu na wprost, dobra.
które idziemy najpierw? Wiesz co, jeszcze przesunę ten. Które drugi teraz przesuwasz? Ten po lewej stronie. Teraz po lewej przesuwasz? Tak. Mhm. No to idę na lewo, bo będziesz miał tam bliżej. Dobra. Jak jestem dobra? No właśnie chciałem tak powiedzieć, jak ty jesteś dobroduszna dla mnie. Ja nie wiem. Dla wszystkich taka jesteś, czy tylko dla mnie? W większości dla ciebie. O, dziękuję, liczyłem na taką odpowiedź. Jakbyś odpowiedziała coś innego, to byłby foch. No ja wiem właśnie, liczyłam się z tym. Czuję się teraz taki wyjątkowy. Powinieneś. Dobra, dźwigienka, słuchaj, tak? Znaczy pokrętło. Są po prostu pokrętła. A, i takie trybka się chyba tutaj uruchomią, czy nie? Tak, uruchomiło się to cały, ten cały mechanizm. Okej. Okay. Tej sali. Ale co przeciągnęłaś jeszcze to drugie pokrętło, tak? Tak, dwa. Mhm. A, i teraz możemy się dostać do tych pomieszczeń tam po lewej i chyba... Po prawej, tam na górę. I tam na górę. Jeszcze się coś otworzy. Ojej, poczekaj, dwa. I jeszcze to, o kurde, to będzie skakanie z ogniami. O nie! O nie! O tak! O tak, lubisz to. Na gorąco. Tak. Na gorąco, na ostro. A czym to się obsunęło w ogóle bez sensu? No bo tam chyba nie było tego przejścia. Dobra, ja idę najpierw... A, bo woda się nalała, o to chodziło. Dobra, rozumiem. No wiesz co, ja proponuję tutaj najpierw, jak żeśmy wyszli... Jak wchodziliśmy do tej sali, to na lewo. Jak wchodziliśmy do sali, to na lewo, dobra. W sensie tutaj jest takie podwyższenie, tak? Wybrałam chyba coś, tak, coś najgorszego, bo wybrałam ognia. O nie! No cóż, no ale trzeba to zrobić tak czy siak. No trzeba to zrobić, no. To nie o, będzie fajne. O nie, a da się tego złapać rączkami? Pewnie tak, tylko. Trzeba wczaić odległość tego skoku. No ona mi się pali. Wczaić no gorąca dziewczyna, nie? No da się złapać, na spokojnie. No, łapie. Nie, to nie jest trudne. Trzeba tylko wyczekać moment. A, no właśnie. Powiedział Torgus i się powiedział zapalił. Ten, co ogarnia... moment. Patrzcie, jak mi dogryza, no. Odezwał się ten, co nigdy nikomu nie dogryza. Ale nie wiem, czy ty też tak masz, bo ja tak mam, że ja dogryzam ludziom, których lubię. Ja też tak mam, tak. Ja im bardziej dogryzam komuś, tym bardziej kogoś lubię. Tak. Słuchajcie, to my się już po prostu kurwa kochamy. Twój mąż będzie zazdrosny. Tak, o Boże. Mój mąż tego nie ogląda. Uff, to dobrze. A, to mogę sobie pozwalać na więcej i więcej. Pozwalaj, już ci pozwolę. Wiesz, już pierwszy raz przeżyliśmy przecież w Atlantydzie, tak, nie? Tak. Z tym ostatnim świecidełkiem mam problem. O, już, dobra. O Jezu, popchnęło mnie, ale przeżyłem. Jezus, w ostatniej chwili. Kurde, ja się boję, że ja coś pomijam. Mam takie wrażenie po prostu, nie? Tak. No to nie wiem, co zaraz powiesz, bo zamykają się za nami drzwi, więc... No, wiem, ja już jestem na dole, w tej sali. Aha. O, jest. Jaki szybki kolejna mógł. Jakaś wielka sala. Nie, to będzie masakra jakaś. Ale to jest bardzo podobna sala, tylko troszkę tak. Się widzę tu różni. Aha, my stąd przyszliśmy. Czekaj, a tam są jakieś kule, no właśnie, teraz zauważyłem. Ale one nie zlatują. A może można je zepchnąć? Niekiedy teraz można zobaczymy. W tak, DR-ach, można, nie? Ja się spotkałam z tym. Tak, można. Da się? O, no to super. Mam jedną. No, jedna u mnie też się stoczyła, teraz jeszcze i teraz jedna. Drugie leci. Co to tam takie dało? Drzwi były po prawej zamknięte, może się otworzą. A widzę. A bo to po prostu główne przejście się otworzy. A, nie, jakby się obsunęło na wprost. A, okej. Okay. No, mam to. A to po prawej w takim razie, co tam jest? Wiesz co? To jest ja jakoś luknę. Tak dziwnie i pusto. Wow. Tam jest za sekrety kielich. Gdzie? No po prawej stronie, jak wchodziliśmy.
Ale co, już go wziąłeś? Nie, no nie mamy dostępu do niego, bo nie mamy trzeciego sekretu, to chyba pominęliśmy. A skąd wiesz, że tam jest kielich? No ja widzę, coś złotego się mieni. Jak to? Nie, no ja widzę puchar ten taki za sekrety, to trofeum, wiesz o co chodzi. A to, wiem, a ja myślałam, że ty tu naprzeciwko patrzysz, nie, bo tu się coś złotego mieni. Nie wiem, czy tu naprzeciwko tego pucharu jest taki słonik, znowu drzwi i tam się coś złotego przebija. Czekaj, ja myślałam, że czekaj, ty o czekaj, tym, że czekaj, tam czekaj, zobaczyłeś czekaj, za teksturą, że że coś naprzeciwko jest. Pucharu. No, po prawej stronie u góry jest taki słonik. No i jest, ale coś złotego się przebija? No, przebija się, przebija się. Myślałam, że ty o tym... Nie, to ja mówiłem o tej kratce. Jeża. A to widzisz gdzieś tu dźwignię jakąś? Nie, na razie nie. Mi się wydaje, że najpierw będziemy musieli to załatwić, tą ogarnąć tą salę następną. Aha, to idziemy tam dalej, tak? O, zobaczysz. Zobacz, już ten... To twój akcent, że tak powiem, ton głosu, to nie wskazuje, że tam jest miło. No bo nie jest. O nie. A co tu się dzieje? No coś bardzo niedobrego. Tu się już myślałem, dobra, schody na razie. Jakąś czerwoną poświatę widzę. O mój Boże, to są strójki te... Piwy. Podpali. Ale jeszcze one podpala. Serio będą... Ale czekaj, nie zabijasz ich, tylko po prostu zabijam. Przebiegasz. Zabijasz? Nie, no zabijam. Pistoletami zwykłymi? Tak. No chyba jaja. O mój Boże. Ale czekaj, bo nie trzeba strzelać jakoś tak, wiesz, w jeden punkt. Wystarczy po prostu. No dobrze, ale bierzesz to pod uwagę, że tutaj jakby to się podpala, to po pierwsze. No wiem. Po drugie, na środku cię ciacha, ciachają te nożyki. No, wiem. O Jezu, jeden się zasłonił w ogóle, nie? To nawet ci powiem, sprawnie idzie. No mi też nie idzie źle. Ej, czekaj, ale na te czerwone płytki można stawać, tylko tam, gdzie ogień się płonie, nie mogę stanąć, tak? Nie, w ogóle nie możesz na to stawać. W ogóle na te czerwone, bo ja tam widzę amunicję w tym chyba. No to może jak je zabijemy. Aha, no to też jest możliwe. Dobra, jedna u mnie ma 9 HP. U mnie już jedna nie żyje, druga ma 33. Kurde, to jak zwykle z tym zabijaniem lepiej idzie. Wiesz, jestem taka mordobita madafaka. Mordobita madafaka. Mi się zasłania cały czas, no! No to chowaj broń! No właśnie tak robię, ale po prostu on to robi co sekundę, no to jest irytujące. Dobra, jedna zginęła. No żeż w mordę kopane! Jest jakaś upośledzona. Jest. Jej! Dobra, zaraz zobaczymy, czy teraz się podpala, czy nie. Tak, podpala się nadal. Ale to ja nie wiem, albo ja nie... Ale one zostawiły... Poczekaj, bo one zostawiły jakąś... Co to księga jest? Co to jest? Nie, co to jest? Znowu jakiś obrazek. To jest teraz... To jest Link znowu! Link. Ale ona mi to zostawiła na tym czerwonym! Ale wiesz, to będzie się dało na to wskoczyć, bo ja widzę dźwignię na ścianę, która jest nad czerwonym. No to na pewno. Boże, ma 31 HP u mnie. A gdzie nie ty mogę widzisz jej dobić. Dźwignię na ścianę? Jak wchodziliśmy, to po lewej. Wchodziliśmy, to po lewej. A jest, dobra. No to rozumiem, że pewnie jak zeskoczymy, to pewnie to już powinno działać w tym momencie, nie? To prawda. Tak powinno być. Teoretycznie. Teoretycznie. Dobra, zginęło. Dziadostwo. Nie, i co, pociągnęła się? Czy nadal? A, czyli najpierw musimy się pozbyć po prostu tego czerwonego czegoś. To nie ta dźwignia naścienna jednak. Może musimy zalać to pomieszczenie wodą najpierw jakoś.
Czekaj, tu mam apteczkę ogólnie. Tak, wzięłam ją. Tu jest na Yin Yang miejsce przy ogniu takim tam płonącym, ale tu musimy mieć. I tu widzę wodę. Nie, to jest jakaś tekstura, która ma się wysunąć. Dobra. Czyli tutaj nie jest. Tutaj widzę kolejną naścienną przy takiej białej bramie. Jak wchodziliśmy do pomieszczenia, mam. To, ta, to no. Mam. I być może. Czemu ona się nie złapała pierdzielonej krawędzi? Nie rozumiem. No bo ona się tu. W sumie nie wiem, bo mi się nie łapała. Po prostu tak wskoczyłam. Co za. Shit. No i chwila prawdy. Zobaczymy, czy to coś da. No nie, dalej się podpala. I może teraz tą drugą trzeba, wiesz? No, może. Że może dwie, może dwie po prostu. I dopiero wtedy, nie? Mhm. A co tu jest w ogóle za tym? Aha, jakiś. Nie wiem. A tam jest miejsce chyba po prostu. Widziałam. Na Skiona. Tak. Nie, miejsce chyba na ten znowu Yin Yang. Tak myślałam. Tam w środku? Nie, no wydaje mi się, a że to nie, jest postument tutaj na. Tutaj obok, obok, żeby wejść tam do środka. A tak, tak, jest... tak, to na Yin Yang, tak, tak, tak. Tak, dwie dźwignie trzeba i to działa teraz. No dobra, no, ale wiesz, że nie no mamy sekretu. No ja wiem, dlatego. I nie mamy trofeum. No to się cofamy. To się cofniemy, to ja tego nie to nie używamy tego, nie ma takiej opcji. Cofamy ale w się. Sensie otworzyłaś sobie, tak? Tylko te dźwignie, podniosłaś tak. Im Yang. A patrz, tu jest krata jakby do tej a nie, to nie ma. Wiesz co, podniosłam sobie te Yingi i Yangi i teraz ja bym się cofnęła w ogóle z tego. Dobra, ale da się, mam nadzieję. Dzieje. Wiesz co, bo chyba ej, bo nie jest da się. Wysoko. No właśnie. Nie, nie gadaj nawet. Znaczy, wiesz co, tu jest wygląda ale na tu to, jest że... takie coś tak, właśnie. Że miałoby się wysunąć. To może użyjmy czekaj, tego Yin Yang. No dobra. To może tak zróbmy. No otwiera się, ale czy się wysunęło? No nic się nie wysunęło. A jakbyśmy użyli tego Skiona jeszcze? Czekaj. Dobra, użyję no, słyszę. Użyj. No coś się chyba dzieje. To nie jest koniec. No mam nadzieję, że nie. Tak, wysunął się. No to fajnie. Ale wiesz co, tam jeszcze za tym Skionem, gdzie go schowaliśmy, pójdę na te pięterko takie. Wiesz co? Coś się dzieje. Mam cutscenkę. I muzyka? Ale jak ty na to pięterko? A tu jest, dobra, widzę. Jest pięterko. No, jest cutscenka. Nie wiem, nie rozumiem. Muzyka mi się włączyła dziwno. No. Ale no nic mnie nie goni, a nic się nie dzieje. Jestem na tym pięterku, ale tu ja nie widzę nic. No wiesz, to też chyba nic tu nie ma. No nie widzę. Nie, nie. Są takie posągi, ale to nic nie daje. To wracamy. Idziemy, no. Nie mogę czekać, czy będzie ten trzeci sekret, czy nie. No, ja bym chciał, bardzo. Może to się po prostu, wiesz, za to, że zdobyliśmy te dwa, to po prostu on się z automatu, wiesz, otworzy. Fajnie. Może. Uwaga, uwaga. Ej, jest tu jest otwarte, to obsunięte. I to ja. Tam jest ten sekret? Tak, jest. To złote, co się przebija. Ja pierdzielę, ale jak dobrze, że ty to zauważyłaś, że to tu było. No. Bo ja myślałam, że ty o tym mówisz, że zobaczyłaś nie, to nie, gdzieś nie, za nie, teksturą. Nie, ja mówiłam o tych drzwiach, nie. Ja pierdzielę, mamy to, ale aż powiem ci, odetchnąłem z ulgą. O. Jest, mamy pięknie. Wszystko, czyli 9 sekretów na 12. Masakra, paczek, my idziemy. No zostały nam jeszcze 3 do znalezienia, ale no nie były jakoś mega dobrze ukryte, no nie oszukujmy się. No nie. Ale tak czy siak jestem dumny z nas. Dobra, mamy puchar. Jeszcze na hardzie, wyobrażasz no nie. Sobie, na hardzie. Na hardzie, właśnie. Będziemy to powtarzać. Tak. To gdzie my teraz idziemy? No wiesz co, chyba wracamy się tak jak szliśmy. Tak mi się wydaje. O, koniec levelu, jak... Koniec levelu. Nie. Wszedłem, no tak jak wchodziliśmy, poszedłem i koniec levelu. Jakbyś wychodzić w ogóle stąd? Tak, tak, tak. Pomiędzy a. kulami tam wchodziliśmy takim jest, przejściem. Jest, faktycznie. No i mamy nowy level. Tak. A nowy pięknie. Level nazywa się Congo Mountains. Man or Beast. Ale jest jeszcze taka jedynka. Tak, czyli to się będzie dzieliło, no.
Ale powiem ci, że zostały nam już tylko trzy sekrety, więc to może być po prostu jeden jakiś długi level, albo Tak. podzielony właśnie na dwa party. Możliwe. Ale już mi się podoba. Począteczek też mi się podoba, takie klimaty też dżunglowe. Powiedz mi, co masz w Health Pack Used? W statystykach, tak? Tak. 5. Cztery. Czemu masz 4? Wow. Masz mniej o 1? No. Jakim cudem? Nie wzięłaś poprzednim, jak nagrywaliśmy, nie wzięłaś jak spadałaś? Nie musiałaś wziąć przecież. Wzięłam tą jedną małą. No ja też wziąłem jedną. I nic potem się starałem, nie żeby nie brać. Wiesz co, no trzeba będzie jeszcze po prostu przejrzeć te... te ale nagrania, jaja. Nie? Ale jaja. Bo może faktycznie ja wziąłem 5, ja nie pamiętałem o tym. No trzeba będzie przejrzeć pod sam koniec, jak już będziemy kończyć, wiesz, no, serię całkiem. Tak. To zrobimy podsumowanie, ale skoro masz 4, no to wygrasz. Klip. Klip, nie, może nie. Bardzo na tym ubolewam, to będzie niestety ostatni custom z DSEO, ponieważ przegram challenge, no ale cóż. Nie, może to jest jakiś bug, no może tak się nie podziało, może tak, coś się zbugowało. Tak, zbugło. Tak, próbujesz mnie pocieszyć teraz, żebym się pogodził z porażką. No dobra, to takim miłym akcentem oczywiście kończymy. Tak mamy jest. Nadzieję, że wam się podobało, ze mną było oczywiście DSEO. Pa, pa. I, tak, i trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa, pa.